Rodzinna pamiątka. Młody zarobił na furę. Prawko robi i idzie w ślady ojca. Także zakładamy starą tubę poklejoną. Najważniejsze, żeby po prostu działało. Najgorszym przypadku damy na środek. Gdzie cała wiązka elektryczna idzie do kabiny. Fajnie, muszę coś z młodym porobić, kurde, pierdziele. Mago żeśmy zamontowali, się gibie. Zobaczymy, może tam coś będzie trzeba jeszcze zeszlifować. Dla posiadaczy Forda Focusa z 2006 roku, jak będziecie podłączać tubę, to trzeba tak, odsunąć tutaj tą gumę, odkręcić te dwa cyple tutaj, spuścić w dół ten panel. Zrobimy dziurę w tej gumie młody i przeciągniemy kabel. Spoko. Więc kabel musi być z plusem. To będzie plus. Dobra, dawaj taki klucz. To jest 8 albo 10. Albo właściwie wiesz co, najpierw przeciągniemy, nie będziemy podłączać tego plusa, najpierw przeciągniemy kabel. Do plusa, a teraz pójdziesz do auta. Ja spróbuję tą końcówkę ci tam przełożyć i będziesz widział, jak będziesz widział, to po prostu pociągniesz, nie? Gdzie to jest? Poruszę ci tym kablem? Poruszaj. Ok, chyba już. Wydaje mi się, że mamy tyle. Siedzi. I to o to chodziło, żeby ten mago siedział tak jak należy. Musieliśmy jeszcze podłączyć kabel REM, żeby tuba zaczęła działać. Ja już nie pamiętałem, jak to się podłączało wcześniej. Podłącza się to do kabelka tutaj niebieskiego, bo sprawdziliśmy z młodym. Więc do tego kabla niebieskiego podłączymy kabel REM z tuby i odpalamy. Ano. Jest. No.